Salam alejkum, cześć, siemanko. Dziś wtorek, 29 września, 272 dzień w roku w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku zostało 93 dni. Petycję o rejestrowanych związkach partnerskich Wszyscy na tak podpisało 7072 osoby. Do Europride w Warszawie pozostało 291 dni. Dziś o 18 w siedzibie warszawskiej Lambda odbędzie się spotkanie wolontariuszy Europride 2010. Zaczynamy wiadomości. Europride, europejski przemarsz mniejszości seksualnych, zbiega się z 600. rocznicą bitwy pod Grunwaldem. Ze względu na pamięć poległych rycerzy, imprezę należy przenieść do jednego z otaczających stolice lasów. Proponuje stołecznemu ratuszowi Marian Brudzyński, mazowiecki radny i lider Komitetu Obrony Wiary i Tradycji Propolonia. Panu Brudzyńskiemu dzięki za darmową promocję imprezy. Koncert Madonny przyciągnął tłumy. Mamy nadzieję, że podobnie będzie z Europride. Na cześć rycerzy geje do lasu w newsach na gay.pl. Ewa Wanat, redaktor naczelna Radia Tok FM, poprosiła studentów dziennikarstwa o wykreślenie jej nazwiska z nominacji w tegorocznym plebiscycie Mediatory Studenckie Nagrody Dziennikarskie. Jak uzasadniła w przesłanym do organizatorów liście, czułaby się niekomfortowa, gdyby została laureatką nagrody, którą studenci uhonorowali w zeszłym roku Wojciecha Cejrowskiego. Zastrzeżenia Wanat wzbudzają ksenofobiczne, homofobiczne, rasistowskie poglądy Cejrowskiego, które określiła jako pogardę wobec ludzi. Dziennikarka rezygnuje z powodu Cejrowskiego w newsach na gay.pl. Kampania przeciw homofobii Wrocław oraz księgarnio-kawiarnia Falanster zapraszają na debatę pod tytułem Jak uczyć o homoseksualności w polskiej szkole. Debata odbędzie się 8 października o godzinie 19 w księgarnio-kawiarni Falanster na ulicy Świętego Antoniego 23. Gośćmi będą Olga Tokarczuk, powieściopisarka i eseistka, Aleksandra Cal, psycholożka, pedagożka, na co dzień pracująca w przedszkolu i Robert Biedroń, politolog, członek zarządu KPH. Inspiracją do debaty będzie wydana ostatnio książeczka dla dzieci Z tango jest nastroje, opowiadająca o homoseksualnych pingwinach wychowujących wspólne potomstwo. Przed debatą zostanie pokazany film Twoja mama jest lesbijką. Dzień dobry, zapraszamy serdecznie na spacer 4 października w niedzielę o godzinie 14.30. Spotykamy się na ulicy Jasnej 1 przy klubie Utopia. Serdecznie zapraszamy na spacer po Homo Warszawie. Będziemy odkrywać miejsca, których pewnie nigdy byście nie zobaczyli. Część z Was może je widziała, ale na pewno bez takiego komentarza, jak będą prezentować nasi uroczy autorzy. Zapraszamy z dziećmi, zapraszamy z niemowlakami, zapraszamy z partnerami, partnerkami legalnymi i nielegalnymi. Pozdrawiam. Uważa Polskę za buraczane pole i wieszczy schyłek inteligencji. Nie lubi gejów, choć trudno go nazwać heteroseksualnym. Wstrzykuje sobie botoks i bywa w programach Kuby Wojewódzkiego, nie uważając się jednak za celebrytę. Pochodzi z rodem z kultury najwyższej, twierdząc, że tirowcy to super kolesie. Michał Witkowski w tekście Rozpiździel Polski w Mixmaszu na gay.pl. Śledząc sprawę Romana Polańskiego, postawy ludzi w niej zamieszanych, opinie obserwatorów, komentatorów, zarówno tych występujących przeciwko reżyserowi, jak i broniących go, widzę wyraźnie, że wszyscy, począwszy od niego samego, skończywszy na rządzie Szwajcarii, rządzie i prawie stanu Kalifornia, posługują się etyką i moralnością, ale tylko jako relatywną wartością. Relatywizm sprawy Romana Polańskiego, tekst Azraela opublikowany na portalu mojeopinie.pl, w moim zdaniem na gay.pl. Jeszcze jeden tekst o Polańskim, tym razem Przemokrak przybliża sylwetkę reżysera w tekście Przestępca czy wrobiony. Roman Polański w rubryce Ikony. Wybory do niemieckiego parlamentu rozstrzygnęła dla siebie koalicja chadeków i liberałów. Zaskakująco dobrze wypadła FDP pod wodzą otwarcie homoseksualnego Guido Westerwelle na zdjęciu ze swoim partnerem. To właśnie on w tej chwili ma największe szanse na pozycję ministra spraw zagranicznych oraz wicekanclerza. Szef niemieckich liberałów Guido Westerwelle wicekanclerzem Niemiec w newsach na gay.pl.
W poniedziałek 28 września na antenie młodzieżowego kanału MTV wystartował jeden z głośniejszych programów randkowych ostatnich lat – Gej, hetero czy zajęty. W każdym z odcinków główna bohaterka umawia się na randki z trzema nieznajomymi. Jeden z nich jest heteroseksualny, drugi homoseksualny, trzeci natomiast posiada partnerkę. Jej zadaniem jest odgadnąć, którym z trzech panów ma szansę umówić się na kolejną randkę. Gej, hetero czy zajęty na MTV w Mixmaszu na gay.pl.